Po zdjęciu dekorów przykładamy je do folii, którą wycinamy na wymiar, zostawiając centymetr luki w razie niedopasowania. Folię wycinamy nożykiem specjalistycznym, ewentualnie nożyczkami. Run. Dekor odtłuszczamy betonem ekstrakcyjnym. Folię odklejamy i przyklejamy już na wyczyszczony dekor. Zaznaczam również, że jesteśmy amatorami, więc nie jest to wszystko profesjonalne. Ukazujemy tylko montaż, jak my to robimy. Podgrzewamy i wyciskamy wszystkie bąbelki, które nam pozostały, specjalną raklą. Po czym doginamy ją lekko. Pamiętajcie również, by nie przegrzać folii opalarką. Ewentualnie możemy to również robić suszarką. Należy pamiętać, że w przypadku folii strukturalnej jak karbon, po nagrzaniu i naciągnięciu struktura wygładzi się i zostanie tylko kolor. I będzie to już jeden z ostatnich etapów, czyli docięcie folii. Zalecamy robić to bardzo ostrym nożykiem, ewentualnie skalpelem. Folię powoli i dokładnie docinamy. Montaż dekorów w każdym samochodzie przebiega inaczej, więc proszę się nie wzorować akurat na tym montażu. Demontaż wygląda w następujący sposób. Tutaj odciągamy lekko i cały nam schodzi. Ej,